tutaj właśnie, w tym salonie, został rozstrzelany Fuldner. Witam w kolejnym odcinku Teraz Historia. Kilka odcinków temu pokazałem historię mordu ziemiańskiej rodziny Horodyńskich, w której to Niemcy brutalnie wymordowali 19 członków rodziny i gości, którzy 24 czerwca 1943 roku świętowali skromny ślub swojej młodej kuzynki. Jeśli jeszcze go nie widziałeś, to zapauzuj ten film i kliknij na link powyżej lub na dole pod tym filmem. A po oglądnięciu powróć tutaj, bo w tym filmie opowiem o tym, jak żołnierze Armii Krajowej, wśród których był ocalały w mordzie członek rodziny, dokonali odwetu za ten mord i zlikwidowali Niemca Martina Fuldnera, zleceniodawcę mordu tej ziemiańskiej rodziny. Dzisiejszy Park Charzewicki w Stalowej Woli na Podkarpaciu to teren, który do wybuchu II wojny światowej był własnością książęcego rodu Lubomirskich. Kiedyś znajdował się tu piękny pałac, dworek myśliwski oraz budynki gospodarcze i budynki mieszkalne dla pracowników dworu. Po I wojnie i pięknym pałacu pozostał tylko kawałek piwnic i fundament. Po oryginalnym pałacu Lubomirskich nic nie zostało, jedynie fundamenty tutaj za mną. No i gazon, na którym stoję, ale on jest tak zarośnięty, że trudno go poznać. Poza pałacem do dziś przetrwała większość budynków gospodarczych, kamienica gościnna oraz dworek myśliwski, w którym po zniszczeniu pałacu zamieszkała książęca rodzina Lubomirskich. W czasie niemieckiej okupacji II wojny światowej teren wraz z przyległym majątkiem gospodarczym Lubomirskich został zajęty przez Niemców, a jego zarządcą został wyznaczony niemiecki oficer Martin Fuldner. Po przybyciu do Charzewic Fuldner wyeksmitował Lubomirskich do budynku, w którym mieszkał dyrektor ogrodnictwa Józef Woźniak, a sam wraz z żoną i synem zajęli dworek myśliwski po rodzinie książęcej. To właśnie tutaj, w dworku myśliwskim 13 października 1943 roku Fuldnera dosięgła kara Polskiego Państwa Podziemnego za zlecenie mordu na rodzinie Horodyńskich z pobliskiego Zbydniowa. Wkrótce po wydaniu wyroku kary śmierci przez Sąd Polskiego Państwa Podziemnego wykonanie akcji o kryptonimie F rzekomo zlecił sam komendant główny Kedywu Armii Krajowej, generał August Fieldorf-Nil, który zlecił to zadanie żołnierzom warszawskiego oddziału AK, w którym służył ocalały w mordzie swojej rodziny Zbigniew Horodyński pseudonim Fredro. Dodatkowo w akcji miał wziąć udział legendarny dowódca AK, cichociemny Jan Piwnik-Ponury, lecz ze względu na zaistniałą wówczas sytuację musiał udać się w inne miejsce, a w zamian oddelegował do pomocy dwóch żołnierzy swojego oddziału. Tydzień przed egzekucją żołnierze z Warszawy i dwóch od Ponurego przyjechali do leśniczówki do pobliskiej Kotowej Woli, by przeprowadzić wywiad i ustalić szczegóły akcji z lokalnymi oddziałami NOW i AK, którzy osłaniali akcję i wykonali sprawy logistyczne, jak na przykład dostarczenie niemieckiego munduru kapitana Luftwaffe, w którym to Zbigniew Horodyński wykonał wyrok na Fuldnerze. Cała akcja tutaj już przy majątku Lubomirskich rozpoczynała się mniej więcej gdzieś tutaj w tym miejscu. Za tymi zabudowaniami tutaj za mną znajduje się las. Oni przyjechali tam z Kotowej Woli, z leśniczówki, gdzie byli kilka dni. No i tutaj po przebyciu przez te tory tutaj za mną, tutaj już od razu jest teren Lubomirskich i płot ich. Oni poszli tutaj wzdłuż, za chwilę tutaj skręcili, no i poszli tam w stronę głównej bramy. Po przedostaniu się tutaj przez drogę i przez tory poszli tutaj wzdłuż tego płotu, to jest płot już majątku Lubomirskich i tam doszli do głównej bramy. Tutaj przed bramą, mniej więcej chyba gdzie stoi ten słup, być może w tamtym czasie też tutaj stał stary słup telegraficzny z linią telefoniczną i chyba z prądem, ale przed wejściem do bramy oni mieli tutaj ze sobą człowieka, Jaśka. On pochodził z placówki ze Zbydniowa, placówki AK ze Zbydniowa. Jego rola była właśnie podcięcie tego kabla, żeby właśnie jak przejdą już do dworu, żeby Niemcy nie mogli wykonać telefonów i dzwonić po pomoc. Więc Jasiek podciął tą linię telefoniczną i wycofał się tutaj z powrotem dróżką. No a oni udali się przez bramę do środka. Po przedostaniu się tutaj pod dworek od bramy, plan zakładał, że żołnierze podejdą tutaj do drzwi, bo najlepiej będzie dostać się do budynku, oczywiście pukając do obsługi, nie bezpośrednio do głównych drzwi. I tak też zrobili. Żołnierze po cichu tutaj podeszli i Zbigniew Horodyński zapukał do tego okna tutaj za mną, do kuchni. No i za chwilę wyszła tutaj Fuldnera pokojówka, która otworzyła im tutaj drzwi. Teraz już tych drzwi tutaj dzisiaj nie ma. Znaczy te drzwi są, ale są zablokowane, żeby nikt tam nie wchodził, ponieważ budynek jest nieużytkowany, zresztą to widać. No i w ten sposób przedostali się do środka. Pokojówka po zaproszeniu ich tutaj przez te drzwi do środka od razu zamilkła, bo po cichu pokazali jej broń. No i zapytali się o Fuldnera. Ona wówczas stwierdziła, że Fuldner jest tutaj w pokoju gościnnym, który znajduje się dokładnie na końcu i po lewej stronie tych holu, który prowadzi od tych drzwi. No i w międzyczasie jeszcze tutaj pojawił się syn, 6-letni syn Horst Martina Fuldnera. No i jeden z żołnierzy go szybko złapał i przytrzymali mu buzię, bo żeby nie zaczął krzyczeć. No i Zbigniew Horodyński ruszył w stronę tego salonu. Przechodząc przez ten hol od kuchni, przeszli tutaj za mną do tego tak zwanego salonu, jak to nazwała pokojówka. Prawdopodobnie było to pomieszczenie, dlatego że wszystko się zgadza. Hol, który idzie od drzwi tamtych, właśnie idzie w tym kierunku. No i w relacjach wiemy, że pokojówka powiedziała, że to jest na końcu holu po lewej stronie, więc wszystko by wskazywało, że to jest to pomieszczenie. No i jest ono chyba jedno z większych też tam. A druga rzecz, jest też tutaj pozostałości po takim jakimś tarasie, który tutaj był, więc prawdopodobnie było to tutaj. A więc oni weszli do środka, do tego pokoju. Tam siedział Fuldner z dwoma gościami, którzy byli tutaj u niego, przyjechali dzień wcześniej, jakichś dwóch oficerów. No i siedzieli przy stole, przeglądali jakieś dokumenty. Wtedy Zbigniew Horodyński kazał im podnieść ręce do góry. Oczywiście oni posłuchali go. No i chwilę później dotarła reszta tutaj przez kuchnię żołnierzy, którzy byli ze Zbigniewem. No i wtedy przeczytali mu wyrok państwa podziemnego, no i oddali strzały i zastrzelili go. No i tak samo została wykonana egzekucja na synie Horodyńskiego, na tym 6-letnim Horście. Także oni tutaj zastrzeleni zostali tutaj w tym pomieszczeniu. W salonie dworku myśliwskiego wyrok polskiego państwa podziemnego przeczytał Fuldnerowi żołnierz od Ponurego Aleksander Łempicki, pseudonim Łukomski. Sam wyrok na Fuldnerze strzałem z wisa wykonał Zbigniew Horodyński Fredro. Zlikwidowany został także syn Fuldnera Horst, który zginął od strzału Albina Hoppe-Stefanowskiego, także z oddziału Ponurego. Po całej akcji tutaj w dworze żołnierze szybko się wydostali i postanowili tutaj przedzierać się na drugą stronę. Tutaj w pobliżu są garaże. Zabrali ze sobą szofera Fuldnera, bo Fuldner miał tutaj swojego Mercedesa, a ci dwaj panowie, którzy odwiedzali tutaj, ci dwaj oficerowie, którzy przyjechali tutaj do Fuldnera dzień wcześniej, tak samo mieli Mercedesa, jak się później okazało, więc te dwa samochody były tutaj w garażach, no i próbowali je odpalić. No i ten szofer, którego go zabrali tutaj, prawdopodobnie żeby kierował tym autem i z nimi pojechał, wytłumaczył im całą procedurę, dlatego że auto, obydwa Mercedesy były na tak zwany Holzgas, czyli na gaz ziemny. No i żeby odpalić takiego Mercedesa była cała procedura, bo trzeba było po prostu rozgrzewać tam jakieś coś w silniku, tam trzeba było odpalić jakieś drewno, rozgrzać i dopiero ten silnik mógł po chwili zacząć pracować. Więc sytuacja była taka, że odpalili tego Mercedesa, no i tutaj tą drogą udali się w stronę bramy, która jest tutaj kilkadziesiąt metrów dalej w lewo. No i gdy już tutaj wyjechali tym samochodem z tego garażu i udali się tutaj do głównej uliczki, do bramy, w tym momencie zjawiła się Madeline, czyli żona Fuldnera. Tu w tym budynku były stajnie, ale ten garaż, gdzie przed sekundą byłem, jest tutaj zaraz za tym budynkiem. No i oni podjechali tutaj, tym Mercedesem wyjechali tutaj do tej dróżki, ale gdy już tutaj dobiegli do mniej więcej chyba do tego miejsca, gdzie ja jestem, biegł jeden z żołnierzy, który miał już tutaj pod ręką, prowadził żonę Fuldnera od bramy. Zostawili tego Mercedesa, podeszli tutaj wszyscy do niej, przeczytali jej szybko wyrok państwa podziemnego, no i ją zastrzelili i podobno wzięli ją tylko tutaj, rzucili na trawę, żeby nie leżała na środku, no i próbowali się szybko wydostać. Powrócili do tego Mercedesa, ale postanowili go porzucić, dlatego że, tak jak wspominałem, on był na Holzgas i ten samochód zgasł, więc całą procedurę musiałby jeszcze raz przejść, żeby go rozgrzać do rozpalenia. Więc na to nie było czasu, bali się, że tutaj wkrótce mogą być Niemcy, więc porwali tą bryczkę, którą jechała Fuldnerowa, bo ona jechała tutaj, gdzieś była na spotkaniu w Stalowej Woli i jechała chyba samotnie bryczką, więc oni tą bryczkę porwali i tą bryczką uciekli tutaj, tak jak przyjechali, w prawo wzdłuż płotu. Choć akcja na Fuldnera oddała represjonowanej przez Niemców polskiej społeczności choć trochę sprawiedliwości, to jednak nie mogli Polacy się nią długo nacieszyć. Za kilka dni Niemcy tradycyjnie w swoim stylu postanowili się za Fuldnera zrewanżować. Za śmierć Fuldnera oczywiście nie obeszło się bez niemieckich represji. Tradycyjnie w ich stylu Charzewice oraz okolice zostały oplakatowane kilka dni później z listą osób, które będą zlikwidowane, jeśli nie znajdą się sprawcy. Oczywiście nikt się nie zgłosił i 7 dni później, 20 października, Niemcy przywieźli tutaj 25 zakładników i rozstrzelali ich tutaj nad dołem, który znajduje się tutaj za mną. Te dwa duże dęby, które tutaj stoją, zostały posadzone kilka dni po egzekucji przez dyrektora ogrodnictwa u Lubomirskich, Józefa Woźniaka. On był tutaj w placówce NOW, która działała tutaj w Charzewicach, no a że był ogrodnikiem, mieszkał tutaj w domu, teraz nie będzie widać, ale tu za tym krzakami jest ten dom. No i on zaobserwował całe to zajście, całą tą egzekucję, no i posadził te dwa dęby właśnie, żeby zaznaczyć to miejsce. Większość z grupy rozstrzelanych przez Niemców Polaków po wojnie została ekshumowana z Charzewic i przeniesiona do zbiorowej mogiły na cmentarz parafialny do Stalowej Woli Rozwadowa, gdzie spoczywają z ofiarami drugiej niemieckiej egzekucji, wykonanej zaledwie dzień wcześniej w Rozwadowie. Choć tematy związane z II wojną interesują mnie najbardziej, to staram się dawkować te tematy, by was nie zanudzić. I przez te kilka miesięcy istnienia kanału pokazywałem różne tematy, które mniej lub więcej was interesowały. Więc chciałem was zapytać, czy są jakieś tematy, które chcielibyście na tym kanale zobaczyć? Jeśli tak, to proszę napiszcie w komentarzach. Jeśli coś będzie w miarę moich możliwości, to postaram się takie filmy zrobić. A jeśli podobał ci się dzisiejszy film, to proszę daj łapkę w górę, zostaw komentarz i zasubskrybuj mój kanał. Bez tych rzeczy algorytm YouTube'a nie poleci innym tego filmu. Do zobaczenia w następnym odcinku.